Czy uważa Pan, że na dzień dzisiejszy Polska jest bezpieczna i NATO jako sojusz jest najsilniejszy w swojej historii? NATO jako sojusz na pewno jest najsilniejszą strukturą militarną na świecie. To jest, to jest bezsporne. Ale nie lekceważyłbym w żadnym wypadku potencjału militarnego. I także finansowo-gospodarczego sojuszu, który zbudowała Rosja w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czyli sojuszu łączącego Rosję, Chiny i Koreę Północną. Przynajmniej jest jeszcze problem Iranu, ale on ma trochę inny... Trochę inny aspekt, ale te trzy państwa stanowią rzeczywiste zagrożenie, także dlatego, że upowszechnia się od 50 lat taką historię, którą nawet czasem całkiem poważni politycy powtarzają, a już z pewnością nieroztropne media, że tutaj jest konflikt chińsko-rosyjski, że trzeba popierać Chiny przeciwko Rosji i tak dalej. To nieprawda po prostu. Sojusz chińsko-rosyjski wspierany przez ich narzędzie, jakim jest Korea Północna, jest tak silny wewnętrznie, że nie widzę niestety szans na jego rozbicie i stanowi bardzo poważne, także w wymiarze militarnym, zagrożenie dla bezpieczeństwa świata.